postawy. Chciałabym powiedzieć, że 9 dzieci to jest bohaterstwo w znaczeniu takim, że to jest no, wspaniała postawa. Ja sobie zdaję sprawę, mając 3 dzieci i pani ma 3 razy 3, czyli 3 razy więcej niż ja. I ile pani musiało to pracy kosztować? Dziękujemy za to, że pani wychowała te dzieci i że pani ma taką postawę dalej, i żeby uznać, że rodziny wielodzietne to są rodziny normalne, to są rodziny, które wymagają jakichś takich, znaczy pomocy ustawowych, tak, dla państw, przez państwo, ale również rodziny, które należy podziwiać, takie osoby jak tak. Natomiast jak już jesteśmy przy, właśnie jak już pani podjęła temat takich prawnych regulacji, to chciałabym się zwrócić do pana Antoniego, zapytać jako prezesa Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, z czym się borykamy i o czym by pan tutaj chciał nam dzisiaj powiedzieć, bo wiemy, co robi Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, natomiast o tym, co w tej chwili ważne, proszę nam powiedzieć. Proszę państwa, ja dziękuję za zaproszenie. Jeszcze tylko kilka słów do moich szanownych przedmówczyń. Siostra wspomniała o modlitwie. Ja tu zawsze muszę podkreślać, że nie byłoby naszej działalności stowarzyszenia, ale także i federacji, gdybyśmy nie rozpoczęli tej działalności od modlitwy. 35 lat temu, nawet już prawie 37, bo to był 8 rok, rozpoczęliśmy w Krakowie krucjatę modlitwy o obronie poczętych dzieci. To wynikało bezpośrednio z tego, co święty Jan Paweł II powiedział w pierwszej pielgrzymce. A bardzo krótko mówiąc, najważniejsze wezwanie papieskie to wezwanie do modlitwy. I bardzo proszę tutaj wszystkich obecnych, żeby to najważniejsze wezwanie Jana Pawła II skierowane do nas 7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej propagować. Naprawdę jest moim bólem, kiedy pytam wielce zasłużonych obrońców życia, ale nie tylko, studentów uczelni katolickich, no nie wiedzą, jakie było najważniejsze wezwanie papieskie. Film z tym nagraniem jest na naszej stronie internetowej. Ta modlitwa w obronie życia została jakoś ugruntowana tak bardzo mocno przez świętego Jana Pawła II tym krótkim apelem zapisanym w Evangelium Vitae. Papież napisał tak: pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Więc o tą modlitwę proszę, za tą modlitwę dziękuję i powiem, no jeżeli będziemy się dobrze modlić, to się będą działy wielkie cuda. Państwo, myślę, że wszyscy wiecie, w 8 roku rozpoczęliśmy krucjatę, 2 cele, obudzić sumienie narodu i zlikwidować ustawę aborcyjną. Komuna, myśmy nie mieli absolutnie nic, ale mieliśmy dar wiary, ufność, potęgę modlitwy i nie zawiedliśmy się. Odnośnie rodzin wielodzietnych, ja tu powiem o moim takim drobnym, ja wiem, przyczynku do uznania wielkiej roli dzietności i rodzin wielodzietnych. Ja sam pochodzę, nas było 5 rodzeństwa, a wiemy, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj. I mówię dosyć często w kościołach na temat obrony życia i jak widzę matki z małymi dziećmi, to zawsze taką stawkę dodaję i tutaj umiłowanej niewieście nawet uklęknę, ucałuję rękę, a mówię tak. Proszę państwa, konferencja się skończyła, teraz jeszcze tylko kilka moich takich prywatnych przemyśleń.
Jestem emerytem, 68 lat, 42 lata pracowałem na dwóch etatach na Politechnice. Mam piękną emeryturę, nawet nie powiem jaką. Ale ja myślę, co to jest? Dokument ZUS-u. To jest świstek papieru. Bo myślę, że wszyscy tutaj z siwym włosem wiedzą, że z naszej ciężkiej pracy na nasze emerytury nie zostało nic. Został 1000 miliardów długu, bilion złotych długu. I ja mam świadomość, że jeżeli za 15 lat dostanę jakąkolwiek emeryturę, to tylko z pracy tych dzieci, która ta matka trzyma na kolanach. Bądź pozdrowiona, moja żywicielko. Niech się te dzieci dobrze chowają i mają liczne rodzeństwo. I to nie jest miłość platoniczna. To jest cyniczne wyrafinowanie. Ucałuję tą kobietę w rękę na kolanach. Komuniści okradli, oszukiwali, ale co najgorsze zrobili? Nas odzwyczaili myślenia. To jest tragedia największa w Polsce dzisiaj. Odzwyczaili myślenia. Proszę Państwa, a teraz do rzeczy, co my planujemy, bo ja jestem szefem Stowarzyszenia Współzałożycielem Krucjat, ale także wiceszefem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. No, proszę Państwa, mamy historyczną szansę, wszyscy wiemy, bo mamy nasz parlament, naszego prezydenta, no i mamy te plany, prawda, wyeliminowania wyjątków z ustawy chroniącej życie. I mamy wszelkie racje etyczne, medyczne, prawne, żeby te wyjątki wyeliminować. Nastąpił bolesny podział, ja tutaj nie będę się wypowiadał, wiemy, Fundacja PRO, Prawo do Życia, Instytutu do Juris, no, kończy zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim, znoszącym te wyjątki, ale niestety wprowadzający sankcje karne dla kobiet. Wiemy, że jest to no, sprzeczne ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu. I mamy teraz akcję, która się dopiero rozwija, a poparcia zbierania podpisów pod apelem Polskiej Federacji w Obronie Życia. Ten apel w sensie celów zasadniczych jest identyczny z tym, co prawda zamierza osiągnąć Fundacja Pro Prawo do Życia, z tą zasadniczą różnicą, że było tu wielokrotnie mówione, że my uznając, że kobieta jest drugą ofiarą aborcji, absolutnie nie zgodziliśmy się i nie zgodzimy się na wprowadzenie sankcji karnych dla kobiet. Ale jako optymista powiem tak, no może jakaś łaska Boża szczególna spowoduje, że te wysiłki się połączą. I ja powiem to, co chyba w Krakowie powiedziałem. Widzę taką wizję. My zbieramy podpisy do końca sierpnia. Kolega Dzierżawski do końca czerwca. Cel jest jaki? U nich zniesienie wyjątków, u nas zniesienie wyjątków. Oni zbiorą 250 tysięcy, myślę, że na pewno zbiorą. Nam, Panie Boże, daj 500. I jak grzmie w Radiu Maryja pod adresem parlamentarzystów. Społeczeństwo złożyło 750 tysięcy podpisów za pełną ochroną życia. Karalność kobiet musi iść na drugi plan. To jest moje poczucie i na tym będziemy pracować. Natomiast mówiąc tutaj już tak zadaniowo, proszę Państwa, niedobrze się stało, bo myśmy się tutaj podzielili, ja nie chcę tutaj być sędzią własnej sprawie, natomiast myśmy ten czas w pewnym sensie stracili, bo jak w styczniu odbyły się już pierwsze te spotkania, mieliśmy wspaniałe plany, że my ruszymy do wielkiej akcji edukacyjnej, bo proszę Państwa, na przykład dzisiaj zgodnie z uczciwymi sondażami większość społeczeństwa jest za utrzymaniem tego wyjątku no,
przerwanie ciąży na bazie tego paragrafu, jeżeli istnieje podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa. No i teraz ja mam doświadczenia, bo bardzo dużo mam spotkań. 5 minut wystarczy, żeby ludzi przekonać, tylko trzeba dotrzeć do tych ludzi albo wydrukować materiały. Studentów prawa mi się udało kiedyś bardzo szybko przekonać. My młodzi kochani, zastanówcie się. Jest człowiek od poczęcia, jest kobieta, która została, bądźmy tutaj precyzyjni, tak ustawię, albo została, albo nie została zgwałcona, jest podejrzenie o dokonania przestępstwa przez ojca dziecka. Ojcu jeszcze nic nie udowodniono. Jest tylko podejrzany o przestępstwo. I teraz na bazie tego absurdalnego prawa za podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ojca, który dostanie może albo nie dostanie, bo mu udowodnią, albo nie udowodnią, albo było to fałszywe doniesienie, bo też się takie zdarzają. On dostanie ewentualnie kilka lat więzienia, a dziecko dostaje co? Karę śmierci. Karę śmierci. No to jest kompletny absurd. I proszę Państwa, no nawet to studenci prawa szybko rozumieją, tylko no trzeba z tym dotrzeć. Proszę Państwa, apel o podpisy pod tym naszym apelem Federacji, ale przede wszystkim o propagowanie tych argumentów za wyeliminowaniem tych wyjątków, bo mamy poparcie społeczne. Teraz zacznie się atak, prawda, środowisk nieprzychylnych, no słyszeliśmy dzisiaj od pana Piłki, 5000 manifestacja, to jest dopiero początek. My musimy się bardzo zmobilizować, nie daj Boże nie dzielić się dalej, bo mamy historyczną szansę i byłoby bardzo źle, gdybyśmy ją zmarnowali. Więc tyle co do zadań, natomiast jeszcze raz podkreślę to, co zawsze lubię mówić, i tutaj patrzę na ojca z Madagaskaru. Proszę Państwa, my mamy sporo tych różnych materiałów jako stowarzyszenie. Jeszcze raz powtarzam, wszystko co nasze jest wasze. Mówię tu o organizacjach katolickich, stowarzyszeniach współpracujących z Kościołem. A więc i zdjęcia dzieci narodzonych, i filmy, prawda, i opracowania popularno-naukowe. To wszystko można brać, korzystać, kopiować, nie wiem, robić plakaty, cokolwiek, żeby tą cywilizację życia w naszej ojczyźnie i na Madagaskarze umacniać. Szczęść Boże. Pani Magdaleno, a jak właśnie w tej międzynarodowej organizacji broniącej wartości życia, jak wygląda ta działalność? Proszę nam przekazać. Bardzo dziękuję Pani doktor, dziękuję też bardzo Pani profesor za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Serdecznie dziękuję. Od 2,5 roku mam zaszczyt, radość, no i też zobowiązanie kierować organizacją Citizen Go w Polsce. Nie wiem, czy tutaj obecni mieli okazję już zapoznać się. Wiem, że niektórzy mieli, ale może nie wszyscy, zapoznać się z jakimiś akcjami, petycjami organizowanymi przez Citizen Go, więc może tak tylko informacyjnie zapytam, kto miał okazję? Wszyscy. A, czyli jednak przynajmniej większość. Bardzo, bardzo dziękuję. Głównym celem działań organizacji jest obrona życia, rodziny, wolności religijnej, wolności sumienia i innych wolności, które wypływają z Ewangelii, które wypływają z godności człowieka. Takim głównym narzędziem, poprzez które działamy, są internetowe petycje. Petycja nie jest oczywiście żadnym nowym narzędziem, bo podpisy pod wieloma różnymi sprawami, apelami zbierano od wieków. My wykorzystujemy tylko współczesną technikę do tego, żeby robić to adekwatnie do tego, co oferuje nam dzisiejszy świat, także korzystając z tych doświadczeń, które wypracowały przez lata grupy forsujące aborcje, grupy sprzeciwiające się obronie życia, rodzinie, te grupy, które na przykład nie zauważają prześladowanych chrześcijan.
mimo że to też jest jeden z ważnych obszarów, w których życie nie jest szanowane i nie jest chronione, gdzie ludzie, w którym ludzie giną. To jest główne narzędzie, z którego korzystamy. Internetowe petycje. Oprócz tego, te wartości, o które walczymy, staramy się też przekazywać w inny sposób. Jednym z takich sposobów są na przykład filmy. Do tej pory ukazały się tylko albo aż dwa filmy, w których akurat których producentem, współproducentem było Citizen Go. To były filmy, które pokazywały bohaterstwo i dramat prześladowanych chrześcijan, a także okrucieństwo ich oprawców. Jeden z tych filmów niedawno był pokazywany w Telewizji Polskiej, teraz jest już dostępny online. Zachęcam do wyszukania filmu Inshallah, Krew Męczenników. Niektórzy z Państwa widzę, że mieli okazję go zobaczyć. On przynajmniej troszkę pokazuje, pomaga zrozumieć tę trudną sytuację, która ma dziś miejsce, zwłaszcza na terenie Iraku i Syrii. Natomiast gdy chodzi o obronę życia i to, jak działamy w organizacji, twórcy organizacji odkryli i bardzo dobrze zapoznali się z metodami, jakimi na całym świecie działają różne grupy forsujące aborcje, walczące z życiem. Te grupy działają na forach organizacji międzynarodowych, parlamentów krajowych, często właśnie poprzez internetowe petycje, naciskając na polityków, na delegatów państw, wymuszając pewne rozwiązania. No i twórcy organizacji słusznie uznali, że skoro lewica, mówiąc bardzo ogólnie, skoro lewica, feministki, też mówiąc najogólniej, naciskają i forsują rozwiązania przeciwne życiu człowieka, no to tym bardziej powinni naciskać konserwatyści, katolicy. Nasz nacisk powinien być nie tylko porównywalny, ale powinien być dużo silniejszy. Bo nie może być tak, że katolicy są nierepreztatolicy. Ludzie broniący życia, no to nie tylko katolicy, są niereprezentowani. Nie może być tak, że naszego głosu nie słychać. A petycja to jest taka możliwość, gdzie w łatwy sposób możemy wypowiedzieć się w ważnej sprawie, gdzie nasz głos ma znaczenie. Jeśli ja sama wypowiem się w jakiejś sprawie, nawet porozmawiam z jakimś politykiem, nawet jeśli przekażę mu bardzo mądre argumenty, no to szansa na to, że mnie posłucha jakaś jest, ale nie jest bardzo duża. Jeśli jednak o ważną sprawę prosi kilkaset osób, kilka tysięcy, kilkaset tysięcy, to ten głos staje się dużo, dużo silniejszy. I przez 2,5 roku działalności sprzeciwialiśmy się różnym złym rozwiązaniom. Przykładowo wczoraj w ONZ-cie w Genewie w Radzie Praw Człowieka miała miejsce dyskusja nad dokumentem jednej z grup roboczych, dokumentem dotyczącym dyskryminacji kobiet. I ten projekt dokumentu, wczoraj była na razie dyskusja na jego temat, jeszcze nie wiadomo, czy on będzie przyjęty, czy nie. Projekt tego dokumentu zawierał sformułowania, które sugerowały, że ochrona życia, zakaz aborcji, bo mówił o zakazie aborcji, to jest tortura. Dosłownie takie sformułowanie znalazło się w tym dokumencie. Wysyłaliśmy petycję do wszystkich delegatów państw, którzy pracują w Radzie Praw Człowieka w ONZ-cie w Genewie. Dodatkowo osoba, z którą współpracujemy, przedstawiała petycję na forum dyskusji. Mówiła, ile osób się pod nią podpisało. Ja tylko na marginesie dodam, że Polacy w tych wszystkich akcjach są bardzo aktywni, jeśli porównamy osoby podpisujące się pod petycjami w innych krajach. Nie mówię, że jesteśmy wystarczająco aktywni, ale jest to oczywiście czymś bardzo pozytywnym, że wyróżniamy się w Europie i na świecie. Trudno jest jednak walczyć ze złem, jeśli najpierw nie wspiera się dobra i dobrych postaw. I to też traktuję jako bardzo ważny obszar działania przez Citizen Go. I tutaj podam może taki przykład krótki. Po tym, gdy nasi prezydium episkopatu wydało komunikat, w którym wzywało do podjęcia działań, które prowadziłyby do pełnej ochrony życia w polskim prawie,
mieliśmy do czynienia z ogromną nagonką na naszych księży biskupów. To nie jest nic nowego, bo nasi biskupi są pod stałym ostrzałem, ale ta nagonka była taka szczególnie widoczna w Polsce, ale też w zagranicznych mediach. Pomyślałam wtedy, że potrzeba pokazać, że tych ludzi, którzy wspierają księży biskupów, którzy odpowiadają na ten apel pozytywnie i którzy nie zgadzają się na takie szykany, na gonkę, jest zdecydowanie więcej. Dlatego przygotowałam taką krótką petycję, w której po prostu solidaryzowaliśmy się z tym listem i popieraliśmy go, dziękując jednocześnie naszym księżom biskupom za ten taki naturalny akt, bo to nie jest nic dziwnego, że nasi księża biskupi proszą o ochronę życia. Spotkałam się już po tym, gdy zebrało się prawie 60 tysięcy podpisów pod tym listem, czyli bardzo dużo. Spotkałam się z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przekazałam mu wszystkie imiona i nazwiska osób popierających ten króciutki list. Ksiądz arcybiskup był za to bardzo wdzięczny. I podczas tego spotkania, też innych spotkań, podczas których z księżmi biskupami mam okazję współpracować z naszym episkopatem w ramach Rady Apostolstwa Świeckich, której jestem członkiem, wiele razy słyszałam, że takie może oczywiste, ale wsparcie jest bardzo potrzebne, zwłaszcza jeśli jest się pod stałym ostrzałem. I to dodaje bardzo dużo sił, bardzo dużo odwagi. I na pewno jest to bardzo ważne. W drugiej części będzie jeszcze możliwość, żeby powiedzieć, oprócz tego, że organizujemy i prowadzimy petycje internetowe, to jest główna część naszej aktywności, no to staramy się też w Citizen Go pełnić rolę ważnego medium informacyjnego. To, że prawdopodobnie wszystkie osoby, które są w tej sali, nie mają wątpliwości co do wartości ludzkiego życia i o wielu sprawach wiedzą z różnych źródeł, no to zdecydowanie na pewno nie wszyscy Polacy o tym wiedzą i też nie wszystkie osoby, które otrzymują wiadomości, jakie wysyłam w ramach Citizen Go, na pewno nie wszystkie osoby zdają sobie sprawę z wielu problemów. I wiem, że to jest bardzo ważne. W tej chwili te wiadomości docierają nawet do 700 tysięcy Polaków, bo to jest grupa ludzi, którzy mogą je otrzymywać. To jest bardzo dużo, ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo możemy też informować tych ludzi o ważnych sprawach i tym samym w ten sposób promować wartość ludzkiego życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No też, co mówił pan doktor Antoni Ziemba, że musimy zbierać te podpisy, prawda? Więc tutaj też ta liczba 700 tysięcy jest bardzo istotna. Im bardziej jakby zjednoczymy szeregi do bronienia wartości życia i ukazywania wartości życia od samego poczęcia aż po naturalną śmierć, bo o tym też trzeba mówić, tym wydaje mi się, że będzie wyższy poziom naszego życia w ogóle w Polsce i tym będziemy my wszyscy szczęśliwsi, bo tylko to, co jest propagowane przez Boga, tylko sprawowanie jakby czy spełnianie nakazów Bożych daje szczęście, nie poczucie szczęścia, prawdziwe szczęście człowiekowi. I także cieszę się, że usłyszałam też słowa, które jakoś tak bardzo korespondują z tym, co mówił błogosławiony Jerzy Popiełuszko, ksiądz Jerzy Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj, żeby nie tylko mówić, co jest źle i krytykować, ale też właśnie pokazywać te dobre inicjatywy.